Cześć, nazywam się Dawid Łasiński. Jestem dyplomowanym nauczycielem chemii z 14-letnim doświadczeniem pracy z młodzieżą. Ponad 3 lata temu, wykorzystując serwis społecznościowy Facebook, stworzyłem postać Pana Belfra, nauczyciela z internetów. Mam nadzieję, że to wideo przygotowane we współpracy z Facebookiem pokaże Ci, jak wykorzystać ogromny potencjał społeczności edukacyjnej zebranej na tym największym portalu społecznościowym na świecie. Daj się zainspirować, dziel się z innymi swoim doświadczeniem oraz promuj działania swoich uczniów. Profil osobisty. Kiedyś prywatny profil na Facebooku wykorzystywałem głównie do kontaktu z ludźmi, których znałem. Dziś jest to dla mnie główne narzędzie do poznawania nowych, ciekawych osób i realizacji wspólnych, fascynujących projektów. Komunikuj się z nauczycielami nie tylko z Twojej szkoły, ale z całej Polski, nawet świata. Spotykaj się, prowadź wideokonferencje, udostępniaj to, co widzisz na swoim ekranie dzięki aplikacji Messenger. Publikuj posty i określ, kto może je zobaczyć. Do wyboru masz m.in. posty publiczne tylko dla znajomych, a nawet widoczne tylko dla Ciebie. Zabezpiecz swoje konto, włączając logowanie z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. W ustawieniach bezpieczeństwa określ, kto może Cię oznaczać w postach czy na zdjęciach. W razie potrzeby ustaw blokadę kontaktu ze strony konkretnych użytkowników, stron czy aplikacji, które uznasz za uciążliwe. Dołączaj do grup tematycznych, dziel się swoim doświadczeniem i czerp inspiracje od innych. Wyszukaj i polub strony osób lub organizacji, które mogą być dla Ciebie wartościowe. Poznawaj nowe osoby i powiększaj grono ciekawych znajomych. No i pamiętaj, że konto w serwisie Facebook to niesamowita szansa do bezpłatnego rozwoju osobistego i zawodowego. Grupa. Facebook daje Ci bardzo ważne narzędzia. Jednym z nich są grupy, czyli mikrospołeczności zebrane wokół konkretnego tematu. Kiedy w 2012 roku razem z grupą uczniów z różnych klas postanowiliśmy nakręcić dość skomplikowaną produkcję wideo, poszukiwałem miejsca do prowadzenia sprawnej komunikacji nawet poza murami szkolnymi. Okazało się, że to właśnie grupa na Facebooku była do tego celu idealna. Stwórz grupę. Określ jej charakter. Do wyboru masz publiczną, prywatną, widoczną lub ukrytą. Następnie określ jej typ. Nauczycielom polecam grupę edukacji społecznościowej, która pozwoli Ci na dzielenie treści na moduły edukacyjne, organizowanie wydarzeń wewnątrz grupy, przygotowywanie quizów i ankiet oraz śledzenie postępów członków. Stwórz zbiór reguł i zaproś pierwszych członków. Pamiętaj, że konto na Facebooku może mieć każdy, kto ukończył 13 lat. Pamiętaj też, że Facebook, dbając o nasze bezpieczeństwo, pozwala na modyfikowanie ustawień grup, dzięki którym możesz na przykład akceptować próby dołączenia nowych członków, kontrolować publikacje postów, moderować jakość grupy. Gorąco polecam Ci wyszukanie grup zrzeszających nauczycieli. Możesz liczyć na ich wsparcie i pomoc oraz uczestniczyć w ciekawych dyskusjach. Strona. Kolejnym narzędziem, które Ci się spodoba, są strony. W lutym 2017 roku, wykorzystując profil osobisty, stworzyłem stronę projektu Pan Belfer, nauczyciel z internetów. Miała to być kolejna strona, którą tworzę i administruję w serwisie Facebook. Tym razem jednak, będąc świadomy możliwości, jakie dają mi strony, chciałem wykorzystać pełnię potencjału komunikacyjnego. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że mi się udało. Za pomocą profilu osobistego Ty też możesz stworzyć publiczną stronę. Pamiętaj, że strony możesz prowadzić razem z innymi osobami, nie podając im danych do swojego profilu osobistego. Pokaż światu swoją szkołę, projekt edukacyjny, koło zainteresowań czy projekt społeczny, który prowadzisz razem z uczniami. A może zorganizujesz publiczną lekcję na żywo lub koncert charytatywny online. To wszystko jest możliwe dzięki stronom na Facebooku. Dzięki stronom i ich funkcjonalnościom możesz na dużą skalę promować swoje pozytywne działania i inspirować innych. Zyskujesz też możliwość poznania nowych osób, które mogą wchodzić z Tobą w interakcję, nawet pomimo tego, że nie jesteście znajomymi na Facebooku. Z czasem jednak może się to zmienić i poznasz osoby, które będą Cię inspirowały i dodawały energii do działania. Uwierz mi, wiem co mówię, jak mało kto. Masz już konto na Facebooku? No to teraz już wiesz, jak łatwo wykorzystać pełnię jego możliwości.